Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Acetylocholina to neuroprzekaźnik, który związany jest głównie z nauką, pamięcią, z funkcjami kognitywnymi, czyli poznawczymi. Jest to neuroprzekaźnik, który przede wszystkim, myślę, że jeżeli nieszczęśliwie, ale zacznę od stanów patologicznych, zaangażowany jest w rozwój choroby Alzheimera. Wiadomo, że w chorobie Alzheimera właśnie degeneracji, uszkodzeniu, obumarciu ulegają neurony, acetylocholinergiczny układ, zaangażowane w przekazywanie acetylocholiny, dlatego też związane jest to właśnie z zanikiem pamięci, ze zdolnościami poznawczymi. Jest to neuroprzekaźnik pobudzający. Mówię o tym w kontekście funkcjonowania mózgu, ponieważ zwiększa potencjał czynnościowy błony neuronu. Natomiast warto wiedzieć, że acetylocholina związana też jest z układem motorycznym, z płytką motoryczną, mięśniową, czyli prawidłowy poziom acetylocholiny będzie związany też również w prawidłowe skurcze mięśni na przykład, ale także w układ wegetatywny człowieka, czyli w to, jak funkcjonują nasze narządy, nasze trzewia, czyli również bardzo, bardzo szerokie działanie tego neuroprzekaźnika. Tworzony jest w naszej ciemienicy, to tak dla ciekawostki, tak. No i tak jak mówiłam, acetylocholina, czyli nauka, skupienie, zdolności poznawcze mózgu. Oprócz tego takie elementy, na które wydaje nam się, że nie mamy wpływu, czyli utrzymywanie prawidłowego snu. Bardzo mocno acetylocholina zaangażowana jest w regulację snu. Również w organizację ludzkiej świadomości. Mówi się, że jest to taki neuroprzekaźnik, który trochę tak jakby czyni nas człowiekiem. To znaczy jesteśmy w stanie określić, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, na jakim piętrze, jakby taka orientacja w przestrzeni. Ogarnianie życia. Ogarnianie życia, absolutnie i dosłownie. Właśnie jest to jeden z takich wskaźników, kiedy bada się jeszcze tak dosyć, powiedzmy, papierologicznie osobę, która jest przyjęta na oddział, na przykład alzheimerowski, tutaj się tym posłużę, ponieważ działałam akurat w szpitalu MSWiA na oddziale alzheimerowskim i ludzie, którzy zgłaszają się jakby już z takim podejrzeniem, że coś może dziać się nie tak z ich pamięcią, wykonują taki test MMSE, to się nazywa Mini Mental State Examination i jednym z pytań tam właśnie jest, czy wiesz, gdzie jesteś, który jest dzień tygodnia, jakby o takie pytania też dotyczące świadomości w jakimś stopniu i rzeczywiście tutaj ten nagły spadek acetylocholiny i degradacja tych neuronów rzeczywiście robi swoje, że ci ludzie po prostu istnieją dosyć duże problemy w tym aspekcie. Natomiast wiadomo, że ona powoduje, że jeżeli mamy jej prawidłowy poziom, mówi się, że ludzie z prawidłowym poziomem acetylocholiny są tacy kreatywni, dociekliwi, chcą się uczyć, cały czas mają chęć zdobywania jakby nowej wiedzy, też ta wiedza wchodzi po prostu im, kolokwialnie jakby przychodzi im z łatwością, mają takie otwarte umysły, generalnie bardzo, bardzo ważny neuroprzekaźnik, zresztą tak jak wszystkie, tutaj nie ma co wartościować, natomiast neuroprzekaźnik, który oprócz tej świadomości i jakby poczucia takiego ogarnięcia, niesamowicie ważny jest dla nauki. Bardzo ważny również dla energii też, apatii i takiej właśnie jakby zaprzeczeniu tej apatii, czyli chodzi o to, że takiego pobudzenia. Natomiast jeżeli chodzi o nadmiar tego neuroprzekaźnika, bo również jest spotykany, to może powodować do paranoi, takiego przewrażliwienia. Mhm. Trochę też tak jest w przypadku GABA i mówi się o nadmiernym izolowaniu się. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.